ci powiem coś takiego. Kung fu to jest fajna sztuka walki. A co ona daje? To nie to, że wiesz, że proszę ja ciebie, robisz jakieś głupie ćwiczenia czy coś. Tylko ty widzisz, patrz, taka głupia sprawa, jak to, że widzisz teraz, ty wiesz jak unik zrobić, jak się obronić ręką. A w dorosłym życiu w różnych momentach się nieraz przydaje wiedzieć takie rzeczy, jak kogoś, jakby chciał ktoś ci krzywdę zrobić, jak się obronić, jak wykręcić rękę, jak zablokować jego uderzenie. A są różne sytuacje i to jest fajne, a to jest taki fajny sport i ty jesteś taka aktywna i naprawdę to jest, wiesz, dużo fajniejsze niż inne takie jakieś tam rzeczy. Pływanie czy kung fu, proszę je ciebie, to jest fajna sprawa, naprawdę. A kochanie, w życiu, słuchaj, słoneczko, ja tu nie mówię, że masz to robić czy coś, tylko ja ci powiem, kochanie, tak, w życiu wiele razy. Ja na przykład jestem, jak popatrzysz na mnie, a na innych facetów, panów, to jestem raczej taki dość duży, no nie? Ale nie jestem największy, nie jestem najsilniejszy i nie jestem profesjonalny tam, wiesz, w biciu się tam gdzieś, jak się nieraz tam ktoś by zaczepił, ale ja się tam nie za bardzo boję i jestem odporny na ból, czyli tam niech mnie tam tłuką, ja też mam dużo siły i też potrafiłem nieraz tam zmucić kogoś, jakby była potrzeba. Ale chodzi o to, że jak znasz takie kung fu i ktoś chce tobie krzywdę zrobić, a ty jednym czy dwoma ruchami go wiesz, pozbawisz możliwości uderzenia ciebie,